Taki. Tak, piękny pies, piękna masz piłeczkę, tak, twoja piłeczka. Następnym razem, jak będę miała przyjechać, przyjeżdżam z Mikusiem. Ja z kotem. I wpraszam się po prostu. O nie, Mikusi, kot to nie jest dobre połączenie. Bez kota. szybka piłka to była. Nie powiedziałeś o jednym. I tak sobie myślę, uwaga, tego nie uzgadniałam. Szkoda, że to nie idzie na żywo, bo teraz mogą mi kazać wyciąć, nie? Ale... Witajcie, moi kochani! Ciekawa jestem, na ile ja krzyczę, a na ile nie krzyczę, bo mamy zupełnie inne ustawienia, bo jesteśmy w siedzibie Basic Labu. Przedstawiam Wam Milenkę, która jest specjalistą od wszystkich tutaj produktów. O kosmetologii wie masę rzeczy i będzie dzisiaj też odpowiadała na Wasze zadane pytania. Ja tutaj oczywiście mam też swoje, dlatego że bardzo chciałam się tutaj spotkać, żeby dowiedzieć się, wiecie, co by ona mi przetłumaczyła, z polskiego na nasze, tak, o tej ich nowości, która z tego co wiem jest po prostu wielkim hitem. Już pokochałyście ten produkt. Ja dostałam w dniu premiery i od tego dnia używam. W międzyczasie, słuchajcie, jak wiecie, byłam na mikronapłuwaniu i to miałam skórę przeoraną. Widziałyście, co ja miałam na skórze. I stosując właśnie te peptydy, bo ja wiem, że peptydy to jest coś dobrego, ale powiem szczerze, jak ja weszłam do Was na stronę, jak ja się chciałam dowiedzieć czegoś więcej, to czytanie ze zrozumieniem w moim przypadku jakoś tak się rozwinęło i sobie myślę, o nie, ja muszę pogadać z kimś, kto wie więcej, z kimś, kto po prostu mi wytłumaczy, tak jak w blondynce, jak krowie na rowie, jakkolwiek bądź, o co chodzi z tymi peptydami, dlaczego one tak dobrze działają na tą skórę i dlaczego ja się z nimi tak polubiłam, chociaż mają pipetę. O pipecie będziemy rozmawiać, także na wstępie bym powiedziała dzień dobry, bo się nie przywitałam. A ja powiedziałam dzień dobry i jak nie, tak, to dzień dobry wszystkim. Więc odnośnie tych peptydów, faktycznie peptydy już dłuższy czas wiodą, można powiedzieć, prym w kosmetyce, a odnośnie tych miedziowych i tego, co Ty tak naprawdę powiedziałaś, że przy mezoterapii prowadziłaś ten produkt, to chciałabym powiedzieć może historię, prawda? Nawiązując do tego, co Ty zauważyłaś na swojej skórze, prawda? Bo to jest takie najbardziej namacalne. Bo peptydy miedziowe nie są niczym jakby nowym. To nam od razu mówi, że to jest składnik, który jest na rynku i mamy już dowody skuteczności tego składnika, prawda? Ja wiem, że lubimy nowości i tak, ale pamiętajmy, że składnik, który jest trochę już na rynku, będziemy mieć więcej jakby namacalnych dowodów, chociażby działania tego składnika. Poczekaj, poza wszystkim, czy były jakieś badania naukowe? Cały czas są. Znaczy w sensie, że cały czas wchodzą nowe, a pierwsze, które były zrobione, to właśnie wyszło, że peptydy miedziowe wspaniale działają na regenerację naszej skóry, czyli w szybszym czasie nasza skóra się po prostu zesklepia, prawda? Jakby regeneruje po danym ewentualnie zabiegu. Pamiętajmy, że peptydy miedziowe my mamy tak naprawdę w naszym organizmie, czyli między innymi w ślinie czy w osoczu, to są takie dwie, ale jest ich więcej po prostu, ale ślina i osocze, prawda? Więc to nie jest coś takiego nienaturalnego. To jest coś, co nasz organizm w sumie zna. Okay. I w związku z tym, że właśnie świetnie działają regeneracyjnie, to dlatego to, co Ty mi wcześniej powiedziałaś przed naszą rozmowę, że po mezoterapii zauważyłaś, prawda, ten efekt, że bardzo szybko, wiecie, co mi się to zagoiło, tak fizycznie. No. Więc to jest takie... Mów dobrze, gadanie. To jest takie dosyć istotne, bo po pierwsze pamiętajmy, że z wiekiem chociażby, prawda, ta regeneracja naszej skóry jest jakby spowolniona. A nie dość, że tutaj właśnie mamy kojenie, regenerację, plus co nas interesuje, działania przeciwzmarszczkowe, prawda, to lubimy, to jest takie hasło kluczowe, które do nas najbardziej trafia. Ale tu Ci przerwę. Jedną rzecz chcę dodać, żeby była jasność, słuchajcie, zmarszczki to nie jest tak naprawdę nic złego, jest to naturalny proces, ale jeżeli my możemy ten proces spowolnić i spowodować to, żeby ta nasza skóra wyglądała w naszej ocenie lepiej, tak, żebyśmy my się lepiej z tym czuły, to też nie ma nic złego w tym, że my chcemy te zmarszczki wyprostować. Mówię w cudzysłowie, bo wyprostowanie takie zmarszczek pielęgnacją nie istnieje.
To tak, żeby była jasność. Takie w 100%. No, więc właśnie, bo to jest pielęgnacja, to jest bardziej, jeszcze tutaj, przepraszam, wejdę w słowo, właśnie dzięki tym peptydom, które są tak jakby, i teraz mnie popraw, jeżeli źle mówię, myślę, które są taką bombą z opóźnionym zapłonem, tak, to my w czasie wydłużamy tą destrukcję tak naprawdę naszej skóry, tak? Tak, znaczy tak ją wyhamowujemy. Tak, o to mi chodzi. Ale że... plus do tego, prawda, jak są inne jeszcze składniki, na przykład antyoksydanty, chociażby no. To też spowalniają, bo chociażby wszystkie czynniki zewnętrzne, te antyoksydanty będą taką naszą tarczą, którą po prostu nas będzie bronić. Bo normalnie to nasz organizm sam powinien się bronić, ale wiemy, że z wiekiem po pierwsze jest jakby bardziej osłabiony, więc już nie jest w stanie aż tak po prostu działać na te wolne rodniki, niwelować te wolnych rodników. Poza tym czasem my za bardzo jakby poddajemy się pewnym działaniom, które degradują naszą skórę, czyli chociażby opalanie, czy picie alkoholu, czy źle nawadniając organizm, więc albo źle odżywiając się, które też, prawda, to są czynniki, które będą wpływać na przyspieszenie chociażby tych procesów starzenia. I my oczywiście, my jako marka wiadomo, że akceptujemy nasze procesy starzenia się skóry, ale chcemy trochę ją po prostu wyhamować, prawda? Tak, ale wiesz co, ja to mówię do tych dziewczyn, bo wiem, że też oglądają mnie młode dziewczyny i wiem, że są osoby, które w momencie, kiedy pojawi się jakaś tam pierwsza zmarszczyczka, to wręcz zaczynają wpadać w panikę. Nie wpadajcie w panikę. Im wcześniej zaczynacie pielęgnować swoją skórę, tym ona dłużej będzie zachowywała te wszystkie swoje właściwości jędrności, napięcia itd. Ale w momencie, kiedy te zmarszczki się pojawią, okej, one po prostu świadczą o tym, że na przykład, nie wiem, tutaj, że lubimy się uśmiechać, tak? I gdzieś tam to wszystko jest okej, za to mamy kosmetyki, które pięknie nam wspomagają jakby nasze dobre samopoczucie. I tutaj jeszcze wiecie co? Chcę powiedzieć o tym, że warto jest wdrożyć pielęgnację jak najwcześniej, tak? Dostosowaną do danych potrzeb skóry. I jakby ja bardzo cenię sobie Basic Lab za to, że tutaj mamy konkretne składniki aktywne i tu jest napisane, wiecie, na buteleczce, odżywienie, ukojenie. Tu mamy serum regenerujące strukturę skóry z ceramidami. I to jest napisane jak krowie na rowie i tryfoncia, tak, w momencie, kiedy miała przeoraną twarz, złapałam za peptydy, a potem nakładałam właśnie to. I no, zobaczcie, ja miałam tydzień temu robioną tą mezoterapię, tak? W sensie mikroigłową, czyli mikronapuwanie. I ja dzisiaj mam piękną skórę bez żadnego... No, po prostu... I właśnie, ale poczekaj, zatrzymaj się, musisz powiedzieć... Ja szybko, tak, szybko, bo chcę wam jak najwięcej powiedzieć ciekawych rzeczy. Bo tu jest tak, ja dużo mówię, ty dużo mówisz, więc po prostu jak takie dwie osoby się spotkają, to nasze spotkanie może trwać jeszcze ze 2-3 godziny, ale nie będzie... Dobrze, poczekaj, poczekajcie, idziecie zrobić sobie kawę. Idziecie sobie zrobić herbatkę, nie wiem, kanapki, obiad, cokolwiek. My tu chwilę zaczekamy, bo ten materiał będzie długi. To my poczekamy. Idźcie. Już? Wróciliście? Dobra, to jedziemy dalej. Ja się zamykam. Przynajmniej na minutę. Więc ja tylko chcę powiedzieć to, co ty powiedziałeś, bo bardzo trafna była ta profilaktyka. I mamy też produkty, które będą działać na bardziej te starzenie jakby powiązane z mimiką chociażby twarzy, które ma działanie bardziej profilaktyczne. Ale no, nie mogę sobie odpuścić, nawiązać do tego, co ty powiedziałeś odnośnie twojej pielęgnacji po mezoterapii. Ponieważ faktycznie tutaj wprowadzony peptyd miedziowy pozwoliło ci szybciej zregenerować skórę, prawda? Żeby ukoiło tą skórę. Właśnie to jest też istotne, bo częste pytanie też padające to jest skóra naczyniowa, czyli to nam daje informację, że dużo jest osób z tą wrażliwą skórą, więc serum z peptydami miedziowymi będzie idealnym dla nich jakby produktem. Pamiętajmy, że tutaj nie tylko mamy peptydy miedziowe, tylko mamy czynniki wzrostu plus peptyd biomimetyczny. To są trzy, akurat kompleks trzech peptydów, które mają działać tak jakby na... nie wiem, jak to ładnie będzie, tylko takie na zwiększenie napięcia. To jest bardzo odczuwalne, odczuwalne przy tym peptydzie, tak. Taki po prostu wzmacnia takie uczucie napięcia. Ja na to mówię, wiesz jak? Że skóra jest taka fajna, nie, taka ding, ding, ding się robi. No taka naprawdę. To skóra robi się ding. Tak. Skóra robi się ding, więc krótko
początku męca jest taka naprężona bardziej i mniej się chce marszczyć, więc dlatego tutaj jest takie trzy jakby bardzo mocne, oprócz peptydu oczywiście, to jest jeden, drugi będą wchodzić czynniki wzrostu, plus do tego peptydy biomimetyczne, które właśnie mają na DIMP działać, nie? Czyli na to nasze napięcie. Więc tu jest tak, z jednej strony, gdyby to ktoś z boku usłyszał, a to nie jest dużo składników, ale to są takie torpedy, prawda? Petardy, nie wiem jak to określić, prawda? Skumulowane razem, które świetnie ze sobą współgrają, odpowiadają za coś innego i dlatego tworzą taki niesamowity produkt, który właśnie powinien tak naprawdę sprawdzić się u każdego, nie? Bo jak z retinoidami czasem mamy problemy. Niektórzy nie akceptują, czy nie chcą wprowadzać. Obawiamy się. Tak, to tutaj nie ma tej obawy, prawda? I zresztą osoby, które też korzystają aktywnie z medycyny estetycznej, też będą po prostu zadowolone. Ale Ty użyłaś jeszcze innego produktu. Tak, ceramidów, które bardzo lubię i wiecie, że ja, jeżeli chodzi o wszelkie tam zabiegi, tak, no to ja się głównie nakłuwam, tak? W różnym stopniu znacie mnie, znacie moją historię, jeżeli chodzi o różne tego typu rzeczy i zawsze, zawsze wchodzę właśnie z tym mocniejszym, czyli w tym białym kartoniku. To jest znowu peptydy się tu pojawiają, znaczy jest 1% ceramidów w stężeniu plus peptydy także. A widzisz, znowu tutaj stymulacja. A widzisz, bo to jest, bo to się mówi o tym serum, mówi się, ja na niego przynajmniej mówię, ceramidy, nie? To jest serum z ceramidami z Basic Labu, koniec, kropka. A tutaj Ty mi mówisz o peptydach, że... Też jest dołączona. Ta wersja mocniejsza właśnie ma peptydy, to ją wyróżnia, prawda? Dlatego, że powinno być to serum dla osób, czyli ja sobie dałam bardzo dobrze, bo tutaj po prostu są inne peptydy. Tu są inne, więc spokojnie, bardzo dobre połączenie. Plus do tego są ceramidy. A chcę powiedzieć jedno, bo ja też jestem po prostu wielką fanką tego produktu, że w ogóle w tym okresie jeszcze trochę, jak działają kaloryfery, no niestety nasza skóra się łuszczy. Ja to odczuwam w strefie T, łuszczącą się skórę i te ceramidy ratują mi życie. To jest po prostu produkt, bez którego się nie ruszam. Jestem po 40 roku życia, więc Więc istotne jest utrzymywanie cały czas tej równowagi. I pamiętajmy, że po 40 roku życia my tracimy te ceramidy, więc dlatego produkty z ceramidami także są dla nas ważne. Więc... Dobra, czyli ceramidki, które działają tutaj przy tej naszej barierze hydrolipidowej, bo wraz z wiekiem ta właśnie nasza naturalna ochrona, czyli wytwarzanie się bariery hydrolipidowej jest spowolnione. To chyba trzeba też powiedzieć, bo wiesz, teoretycznie to jest oczywiste, ale nie dla każdego. Ja na przykład bardzo często zapominam o takich oczywistościach przy makijażu, bo dla mnie to jest odruchowe. Natomiast Wy nie musicie znać tych podstaw, dlatego ja tutaj będę wtrącała takie te, że tak powiem, z polskiego na nasze trochę, nie? To, co mnie się wydaje, ale za każdym razem mnie sprostu, jeżeli będę gadała głupoty. Jeżeli mamy niezaopiekowaną, niewypielęgnowaną, że tak powiem, barierę hydrolipidową, to wtedy po pierwsze szybciej się starzejemy, jesteśmy bardzo podatni na czynniki zewnętrzne, na różne alergeny, które będą miały łatwość przenikania chociażby do naszej skóry. To jest jakby podstawa. Tak, a te wszystkie mikrozapalne, że tak powiem, stany, no to za moment nam się jakieś krocki zrobią, a jak mamy cerę naczynkową... mamy cerę naczynkową bardzo wrażliwą, no to tutaj trądzik różowaty nagle wjedzie i nie wiemy o co chodzi, tak? Dokładnie tak. Jeszcze bym tylko wspomniała o jednym jeszcze przy miedziowym, bo to jest taki jakby, wiem, że może dużo o nim mówimy, ale to jest taki produkt, który po prostu też jest ekskluzywny, prawda? Znaczy ja, wiecie co, ja chcę się w dzisiejszym filmiku, ja chcę się skupić na tym produkcie, dlatego że rzadko tak jest, że ja zakochuję się tak szybko w produkcie pielęgnacyjnym. I ja ten produkt chcę mieć u siebie w łazience na dole i na górze, czyli ja bym go chciała zastosować i rano, i wieczorem. Ale teraz to Ty mi jeszcze wytłumacz tak po ludzku, z czym ja to mogę połączyć, a z czego nie, z czym nie. Dobrze, to zaraz jeszcze tylko powiem dwa zdania, nie wiem ile mi wyjdzie. Dlaczego też jest ekskluzywne? Chcę tylko powiedzieć, że ta substancja aktywna jest dosyć, i chyba jednym z najdroższych, bo ciężko mówić tak jednoznacznie, że najdroższa, ale bardzo drogim składnikiem po prostu aktywnym. Dlatego też taka, a nie inna cena tego produktu. I troszkę tam powiedziałam na wstępie, że mamy tutaj działanie te przeciwzmarszczkowe, dlatego że tutaj wpływamy na fibroblasty. Fibroblasty są odpowiedzialne właśnie za kolagen, za elastynę i za glikozaminoglikany, czyli kwas hialuronowy. Więc już rozumiecie?
Wiem, że trudne słowo, ale chodziło mi głównie o właśnie kwas hialuronowy, który wiadomo, że też tracimy, prawda, raz z wiekiem. Mhm. A jak łączyć ten produkt? Nawiązując do tego, co wcześniej powiedziałaś i zrobiłaś tak naprawdę, czyli powiązałaś sobie peptydy miedziowe z ceramidami, to jest stężenie aż 1% ceramidów, więc to jest kluczowe. I chcę tutaj troszeczkę uwrażliwić, że to jest jakby czysta nasza deklaracja, prawda? Że tutaj nie mamy jakichś kompleksu, tylko tu są 1% ceramidów jest zawarty w naszym produkcie i dlatego ten produkt ma taką cenę. Ja myślę, że tutaj warto jest właśnie dziewczynom wytłumaczyć a propos ceny. Chodzi o jakość surowców. Ja Wam bardzo często tłumaczę na zasadzie szynki, tak? Mamy szynkę, którą kupujemy w jakimkolwiek dyskoncie i ona jest 2-3 razy tańsza niż na przykład szynka jakaś tam, nie wiem, z komina, dziadunia, babuni i w ogóle nie wiadomo co, gdzie rzeczywiście procent szynki w szynce mamy dużo wyższy niż w tych dyskontach, tak? I chcę powiedzieć, że surowiec surowcowi nierówny i inki, to co zawsze Madzia Racja Pielęgnacja powtarza i podkreśla, inki prawdy Wam nie powie. Czyli my nigdy nie wiemy, jaki surowiec został zastosowany. I jeżeli my tutaj mamy deklarację producenta, że tutaj są, czy rozumiem, 1% czystych ceramidów, tak? To mamy tutaj surowiec, który jest bardzo wysokiej jakości. Tak samo na pewno jest przy tym peptydzie miedziowym. I pamiętajcie, że właśnie, że nawet jeżeli na opakowaniu mamy deklarację jakiegoś producenta, że jest, nie wiem, to tak jak a propos retinolu. Retinolu jest w tej chwili wysyp na rynku różnych, łącznie z tym, że są marki, które piszą o niby retinolu, a tam retinolu tak naprawdę w składzie nie ma. I to jest, wiecie, no, jak ja to mówię, radosna twórczość marketingowców. Natomiast tutaj jest bardziej radosna twórczość kosmetologów, bo ja nie do końca rozumiem, co jest na stronie napisane. Ale rzeczywiście możecie mieć pewność, że jakby to, co tutaj mamy zadeklarowane, jest w składzie i to się przekłada na niestety tak wysokie czasami ceny, ale też dzięki temu, że mamy czysty surowiec, to możemy jakby tego produktu nałożyć troszeczkę mniej, troszeczkę bardziej oszczędnie, niekoniecznie jak tryfonka po 3 pompki, tak, ze wszystkiego, bo retinol, 3 pompki retinalu no. Na samą twarz, to tak ten można sobie, nie? Na bogato, tak. Bardzo fajne połączenie, ty zastosowałaś mój ulubiony produkt, właśnie 1% ceramidów plus peptydy nałożyłaś na ten produkt, więc wspaniale można łączyć. Ale odnośnie retinoidów, wszystko co w ogóle jest tak jakby kwasowe, peelingi, retinoidy, to nie stosujemy w jednej pielęgnacji. Okej, okay, czyli na przykład, ale poczekaj, to teraz, żebym dobrze zrozumiała ja. Czyli jeżeli ja sobie zrobię jakikolwiek peeling, tak, który jest powiedzmy enzymatyczny, tak, wcześniej. Potem myję normalnie twarz i tak dalej, wychodzę spod prysznica, wycieram się. Czy ja mogę wtedy użyć tych... Tak, tylko odczekać na przykład około pół godziny i wtedy nałożyć. O nieku, to nie odczekam. Ale wracając do meritum, bo ja zawsze przerywam i zawsze gubię myśl. Jak na przykład stosujemy, ciężko mi się wypowiadać o enzymatycznych, na przykład konkurencyjnych jakichś peelingach, bo my w ofercie naszej nie mamy. I nie wiem do końca, prawda, co jeszcze tam ewentualnie się znajduje, prawda? Więc weźmy na tapetę bardziej nasze peelingi, chociaż graniczne, kwasowe. To wtedy nie stosujemy w tej rutynie, prawda, peptydu miedziowego. Dobrze, czyli na przykład, jeżeli bym najpierw zastosowała Wasz peeling kwasowy, potem normalnie poszła się wykąpać, wyłażę spod prysznica, to powinnam jednak odczekać, tak? Tak. Przed nałożeniem. Tak, mówimy tak, że 30 minut trzeba by było odczekać. Dobra, ponieważ tamto środowisko jest zbyt kwaśne, o to chodzi, tak? Żeby wpływało na jakby niwelowanie takich generalnie z polskiego na nasze. Szkoda tego produktu w momencie, kiedy zastosowałyśmy wcześniej coś kwasowego. Koniec, kropka, bo szkoda naszych pieniędzy wydanych, tak? Tak. Czyli też będzie tutaj wchodziła w grę witamina C, tak? Zgadza się. Ale w tej formie... Formulacja kwasu askorbinowy, czy nasz glukozy, czyli ta różowa, tak? Glukozyd w ogóle w rutynie tej samej z peptydami odpada.
My znowu czekamy 30 minut i możemy tetra izopalmitynian, czyli naszą żółtą, o której też dzisiaj wspomnimy, i możemy etylową, czyli naszą zieloną, taką bardzo popularną. Trawiastą. Tak, tylko że odstęp 30 minut. Dobra. Natomiast pomiędzy tymi peptydami a ceramidami nie muszę robić odstępu. Nie. Ja tylko bym chciała zareklamować kolejny produkt i tutaj będziemy się też trzymać czasu i troszkę inaczej nakładać jak przy retinoidach, więc to by było ważne. Czyli jakbym na przykład stosowała, bo na przykład nie stosuję retinoidów, nie chcę, żeby ten produkt szedł w pielęgnacji wieczornej, to nakładam peptydy miedziowe, odczekuję i nakładam produkt z retinalem. To jest nasz Aminis nocny, którego ja jestem wielką, oddaną po prostu fanką, że tak to ujmę. To jest bardzo taki treściwy produkt, który ma konsystencję no takiego masełka, można powiedzieć. Jest bardzo ekonomiczny, bo go troszkę tylko pompeczka, z pompeczki tak naprawdę wycisnąć, nie całą pompkę, ze względu na to, że go będzie za dużo. Tak, mamy całą pompeczkę. Tutaj możemy wycisnąć sobie taką odrobinkę. Także te pompki są bardzo dobre, bo możemy tą ilość, zobaczcie sobie, dozować. I to jest właśnie Aminis nocny, który możemy stosować pod oko i na górną powiekę. Jest to produkt nocny, więc taka treściwsza konsystencja. I co bym chciała powiedzieć, że nie dość, że mamy aminokwasy, bo linia Aminis ma już wskazywać, że są aminokwasy. Znowu mamy peptydy oczywiście, mamy komórki macierzyste z wągrodki azjatyckiej. A to lubimy. Ale jeszcze mamy po prostu coś wow, coś takiego, co nie ma w naszych kosmetykach, nie powtórzyło się. Mamy NHS i chryzynę, takie dwie substancje, które razem mają wpływać na mniejszą widoczność cieni pod oczami. Ze względu na to, że po pierwsze z latami, ale też mamy do tego tendencję, że po prostu nasza skóra się robi też bardziej pergaminowa, naczynia krwionośne wypuszczając te krwinki robią nam takie zasinienia pod oczami i oko często wygląda na zmęczone. I chryzyna i NHS mają właśnie na to wpływać, żeby to było mniej widoczne. Plus do tego jeszcze mamy tutaj retina sam w sobie, na który nie budujemy tolerancji. I co on też spowoduje? To, że chociażby tu skóra pod naszymi oczami stanie się po prostu grubsza, więc dzięki temu będziemy mieć mniej widoczne zasinienia i oczywiście się wygładzi. Fajne jest to, że właśnie jest niższe trochę stężenie, więc tutaj to co wspomniałam, nie ma jest brak po prostu budowania tej tolerancji. I moja ulubiona wtedy by była pielęgnacja, bo dużo osób się pyta o tą pielęgnację oka. Tak, tak, to jest bardzo, bardzo ważny temat. Więc w moim przypadku, jako osoby właśnie po 40, ja na przykład stosuję, w związku z tym, że mam dosyć bogatą mimikę twarzy i bardzo ekspresyjną i mówię cały dzień często, stosuję właśnie serum peptydowe, które jest bardzo wyjątkowo ekonomicznym produktem. Świetnie się będzie nadawało pod makijaż. Ale to ja Wam mówię, że to jest produkt, który ja nazywam nigdy niekończącym się. Tak. Tutaj jest heksapeptyd 8, właśnie, który też ma zadziałanie ten sławny peptyd, który będzie po prostu od razu wygładzał tą skórę, bo praktycznie on to robi od razu. Oprócz tego możemy go właśnie tutaj nałożyć na te zmarszczki mimiczne, ale co jest jeszcze fajne, możemy go nałożyć po prostu na czoło. A także może być w lodówce i jak go będziemy chłodnego nakładać, to będzie taka ulga przy okazji i dla zmęczonych oczu. Ale jak już wspomniałam, ja już taka młoda nie jestem, więc wieczorem wchodzi serum peptydowe, i na to, na powiekę, tutaj jeszcze górną, podkreślam, Aminis Noc, bogaty produkt. Też ma tutaj czynniki wzrostu, tutaj się bardzo dużo dzieje, bardzo ciekawy produkt. Dobrze, słuchajcie, wracamy po chwili przerwy, bo Tryfonka musiała coś zjeść, bo mi się w głowie zakręciło. Tak więc nie do końca pamiętam, na czym stanęłyśmy. Rozmawiałyśmy na pewno o kremie pod oczy, o pielęgnacji pod oczy. No jest to bardzo ważny element i dla mnie też bardzo istotny. I powiem Ci, że tym bardziej mnie zainteresowałaś tym kremem. Ja go stosuję, tak? Ale nie wiem, czy Wy tak też macie. I też mi koniecznie napiszcie właśnie w opisie, czy w momencie, kiedy się dowiadujecie, że w danym produkcie jest coś tak strasznie fajnego, coś, co uważacie, że Waszej skórze jest potrzebne, to musicie tego zacząć używać, pomimo tego, że na przykład ten krem nie pachnie? Wiem, dlaczego Wasze nie pachną. Wiem, ale to jest tak, że zresztą kremy pod oczy nie muszą pachnieć absolutnie. Ja też mam bardzo wrażliwe oczy. Znaczy ja sama mam bardzo wrażliwe oczy i mało jest takich produktów, które mogę bezkarnie sobie kłaść pod oczy, w okolice oczu i tak dalej. Natomiast
Ten krem mogę kłaść, też go kładę na noc, no bo ze względu na to, że tak, z retinalem, to kładę go na noc, ale też go właśnie kładę na grubo. A odnośnie jeszcze zapachów, bo my tutaj dyskutujemy już drugi dzień w sumie, prawda? Bo już rozmawiałyśmy przez telefon. Ja też bardzo lubię zapachy, ale w związku z tym, że nawet tutaj się często nam pytania pojawiały odnośnie tej skóry jednak wrażliwej, naczyniowej, to Basic Lab cały czas bierze pod uwagę, że każda skóra nawet może stać się tą wrażliwą. I nie chcemy, żeby substancje zapachowe po prostu spowodowały uwrażliwienie czy podrażnienie. I to jest dla nas tak, tutaj jesteśmy bardzo konsekwentni pod tym kątem. Ja tutaj nie do końca się zgadzam, bo ten perfum jako perfum, ten chemiczny, obrzydliwy perfum, dużo mniej uczula niż olejki eteryczne. To prawda, że takie ekstrakty roślinne, prawda, takie wyciągi często bardziej uczulają. No ale tak, ale jakby rozumiem tutaj jakby zamysł, więc dobra, okej. Okay. Natomiast ja nie przestanę optować, żeby jakby obok tego, że na przykład macie fenomenalne, i tutaj, sorry, ale to ja chcę ten produkt wprowadzić, bo chcę o nim powiedzieć, bo w sumie go od niedawna macie w ofercie, ja go używam i lubię go używać. To jest krem trehalozowy, ten o bogatej konsystencji, bo ten mi dużo bardziej odpowiada właśnie zapachowo. To ja bym na przykład sobie życzyła, żeby oprócz tego z tym samym składem pojawił się z delikatnym perfumem. Co Wy na to? Napiszcie mi w komentarzach. Czy kupiłybyście coś, co na przykład w limitowanej wersji pojawi się ten krem, który jest świetnym samym w sobie kremem, ale w wersji perfumowanej. Ha? Ha? Ja też go bardzo lubię. No. Ja też jest to mój ulubiony produkt. Dobra. Na wykończenie. No i tutaj jakby limitowana, wiecie, seria umiąchana specjalnie pod tryfonkowe potrzeby z zapachem i tryfonkowych zapach by tryfonka. Z różowym podtonem, nie? Tak, ja też się do A właśnie, słuchajcie, my się w ogóle nie dogadywałyśmy a propos stroju, jak się zobaczyłyśmy, jeszcze ta kanapa do tego, tak. No to czyż nie jesteśmy kompatybilne i tak w ogóle, wiecie, mentalnie, umysłowo, tylko że ona dużo więcej rozumie z tego, co jest napisane w treści, a ja to tak jako osoba, która zdeklarowanie nie czyta żadnych instrukcji obsługi i tym podobne. Ale rzeczy. To akurat też mamy wspólne, bo ja też nie lubię czytać instrukcji. Dobra, słuchajcie, to teraz przejdziemy może do Waszych zapytań. Tutaj jest sporo właśnie zapytań o cerę naczynkową, więc tu już zaczęłyśmy o tym mówić. Są pytania takie troszeczkę anti-aging i tak dalej, więc może zacznijmy od pierwszego. Pierwsze pytanie, na które jest, uważam, bardzo prosta odpowiedź. Czy wiosną można jeszcze bezpiecznie stosować retinal? Kiedy należy bezwzględnie przerwać stosowanie i czy jest w ogóle taki moment w ciągu roku? Tak naprawdę można wiosną stosować retinal. Możemy stosować retinal cały rok. Tylko oczywiście pamiętajmy o fotoprotekcji. I jeżeli nie chcemy stosować z pewnych powodów retinalu czy retinoidów... Fotoprojekcji, ochronie SPF! Z polskiego na nasze. Czyli są momenty, kiedy bym powiedziała, żebyśmy odeszli od retinolu, to byłby moment w momencie wakacyjnym, ale w sensie, że wiemy, że nie będziemy nakładać SPF-ów. Po prostu. Że na przykład będziemy uprawiać sporty wodne, nie będziemy mieć czasu nakładać SPF-ów. Albo znaczy, że będziemy się opalować. Reaplikować albo będziemy się opalać. Jeżeli jesteśmy wielkimi nadal miłośniczkami opalania i nie trafiają do nas te argumenty, prawda, że przyspieszonego procesu starzenia się skóry, czy może kancerogenezy, to po prostu... Co to jest kancerogeneza? W sensie, żeby uaktywniać choroby onkologiczne skóry, prawda, czynniki kancerogenne, prawda, te, które uaktywniają właśnie... Raka skóry. Mhm. No. Miejmy to po prostu na uwadze, że muszą być SPF-y. W gruncie rzeczy nie mamy tak naprawdę przeciwwskazań, tylko bardziej chodzi o nasz rytuał pielęgnacyjny. Jeżeli ktoś nie jest przyzwyczajony do reaplikacji SPF-u, to faktycznie niech rezygnuje. Dokładnie. To jest bardzo istotne. Dokładnie. Kolejne pytanie. Ewelinka pyta, chętnie poznam odpowiedź na pytanie, jakie składniki używać przy cerze naczynkowej w kierunku suchej, co zmienić, żeby naczynka się wyciszyły. Myślę, że chodziło o to, jakie składniki są najważniejsze. Pozdrawiam i bardzo dziękuję za możliwość, by dowiedzieć się czegoś nowego. Ja też dziękuję za tą możliwość. W naszym repertuarze, jeżeli chodzi o produkty, to mamy po pierwsze witaminy C, które by fajnie się sprawdziły. Zaraz powiem też o które, no ale oczywiście nasza nowość.
Ze względu na to, że jest kojenie chociażby tej skóry, wyciszenie tej skóry, regenerację tej skóry, więc jak najbardziej tu będzie wskazane, jeżeli chodzi właśnie o cerę naczyniową i tutaj nie musimy się martwić też podrażnieniem. Ale zawsze sławnym takim aktywnym składnikiem była witamina C. Tak. I tutaj możemy dwóm się tak bardziej przyjrzeć. Oczywiście możemy więcej tutaj też wybrać. Wszystko, tylko trzeba się zawsze przyjrzeć jakby naszej skórze, jakie są potrzeby, jaka jest kondycja, czy wolimy produkt, który jest bardziej emulsyjny, czy wodnisto-żelowy. Ale bardzo ładnie się sprawdzi etylowa witamina C, to jest ta. Tak, bo tutaj ja dodam, że słuchajcie, mamy różne formy witaminy C. I one, w zależności od tego, jaka jest formuła, one mają troszeczkę, może nie to, że inne działanie, tylko jakby to powiedzieć. Znaczy z działaniem też jest inaczej troszeczkę. No, na innej zasadzie działają. Bardziej byśmy powiedzieli, że taka witamina C, którą najbardziej znamy, czyli kwas askorbinowy, w związku z tym, że musi być, żeby przenikała w niskim pH, nie wszystkie skóry zaakceptują tę formulację kwasu askorbinowego. Poza tym są skóry, które są skórami. Czyli może być właśnie bardziej taka podrażniająca, prawda? Dokładnie tak. Więc jeżeli myślę sobie też o wrażliwej skórze, czy po prostu nadreaktywnej, to ona może z witaminą C, czyli takim typowym kwasem askorbinowym, jej może nie być po drodze po prostu. Dlatego są inne pochodne witaminy C, które nie mają takiego efektu podrażniającego. I tutaj może użyj tego mądrego słowa, jak się nazywa taki składnik? Tetraizopalmi tynian chociażby i właśnie etylowa, którą trzymam w ręku. Wracając właśnie do witamin C, bo mamy jeszcze glukozyt askorbylu, to jest ta różowa witamina C i ona jest jakby z dedykacją do skóry także naczyniowej. Tylko gdy ta skóra naczyniowa wchodzi trochę w trądzik różowaty, to nie będzie dla niej odpowiednia. Wtedy bym nadal proponowała etylową witaminę C. Ona się świetnie sprawdza i u osób z trądzikiem różowatym, z tendencją, ale także w ogóle z trądzikiem. Dlatego, że trochę będzie też działała przeciwzapalnie chociażby na tą skórę. Będzie regulowała pracę gruczołów łojowych, czyli tutaj będzie wpływała na sebum. Fajna bardzo konsystencja, taka żelowa, płynna, szybko wchłaniająca. Mamy też właśnie tą tetrę, tą słoneczną, o której ty wspomniałaś. Faktycznie ona jest słoneczna ze względu na to, że ona jest też żółta po prostu i konsystencja jest żółta, opakowanie też jest żółte, więc też może właśnie może się ona tak kojarzyć. Ja tutaj pokazuję dwie. Jedna jest z pipetką, jest olejowa, druga jest emulsyjna. Znowu wrócę do tego, że konsystencja dla wielu z nas jest bardzo ważna. Niektórzy nie będą chcieli używać olejowej, więc wtedy jest emulsyjna, która daje taki mocniejszy po prostu glow na skórze, ale... Glow i takie, że tak powiem, bardziej nawilżenie. Nawilżenie. A to jest natłuszczenie. Tutaj jest bardziej też faktycznie, zgodzę się troszkę natłuszczenie, chociaż ja jak lwica bronię tego produktu ze względów na to, że uważam, że to jest świetny produkt na dekolt i na ręce, że po prostu buteleczka mała, nawet przecież 15, sobie stoi na stoliczku przy łóżku i ja jestem niestety czasem ciężko mi się przyznawać do tego, ale ja czasem zapominam o dekolcie. I o rękach. Ręce to już w ogóle zapominam. No ale jednak są już widoczne jakieś procesy starzenia się skóry, więc to jest ten moment, kiedy ja sobie przypominam o rękach wieczorem i mówię wow. No. I mówię kropelka. Ja to wszystkim tak reklamuję i mam nadzieję, że dlatego... Ale wiesz co? Ale to jest bardzo dobry patent, bo o tym nie pomyślałam. Naprawdę. Wiadomo. Zależy, co kto lubi, tak? I tutaj jakby w Base Glowie mamy tak szeroki przekrój i konsystencji, i stężeń, i tych składników aktywnych. I to jest to, co ja właśnie mówię, że w danym momencie dobieramy sobie i w Base Glowie jest o tyle fajnie, że możemy sobie dobrać konkretny produkt pod konkretny nasz problem, tak? Który mamy. To, czyli tak jak ja byłam ponakłuwana, tak, miałam zoraną skórę, no to w tym momencie, wiedziałam, tak, ceramidy, peptydy, to jest to, czego moja skóra w tym momencie potrzebuje. Witaminy C potrzebujemy zawsze, to żeby była jasność, tak, no bo antyoksydacja to jest coś takiego, tak jakbyśmy sobie zrobiły, czy teraz dobrze, posłuchaj, czy dobrze mówię, zrobiły sobie taką tarczę ochronną przed tym wszystkim, czym nasza skóra jest bombardowana od zewnątrz, czyli tymi wolnymi rodnikami, które tak naprawdę powodują to, że nasze komórki obumierają. Tak? Tak. Znaczy ładnie to tak ujęłaś, chociażbym mogła też powiedzieć, że to są tacy wojownicy, prawda? Którzy po prostu krótko mówiąc zabijają te wolne rodniki. Bo one się po prostu łączą i je jakby zżerają. A normalnie ten wolny rodnik do czego by się chciał doczepić? Do białeczka. A białeczko to kolagen.
Więc... No, a my kolagen kochamy tak, w skórze. Tak, a my po prostu chcemy go mieć jak najwięcej, a wiemy, że on się i degraduje, i czasem już nie chce tworzyć nowy, więc mamy tutaj wybór, tylko podkreślam, że jeżeli chcielibyśmy witaminę C w rutynie porannej, to chcemy peptydy miedziowe, to odczekujemy pół godziny. Jeżeli nie lubimy odczekiwać pół godziny, to weźmy po prostu witaminę C wtedy na noc. Na przykład. Po prostu. W te dni, kiedy nie robimy retinolu. Albo odwrotnie, miedziane będą szły na wieczór, jeżeli właśnie, to bardziej mówimy teraz o pielęgnacji, prawda, tak. Kiedy tych retinoidów nie ma, czyli miedziane by poszły na wieczór, a witamina C pod filtry oczywiście tak. Na dzień. Tak, tak. Jak najbardziej to by się sprawdziło. Więc jeżeli bym wracała jeszcze dla osób ze skórą naczyniową, to też ceramidy tutaj jak najbardziej się sprawdzą, też będą wyciszać tę skórę. Bardzo fajne jest też w kremów trehalozowych, który Ty lubisz. I tutaj możemy sobie dopasować, bo jeżeli mamy naczyniową, ale idącą w bardziej suchość, no to ten bogaty, ale jeżeli mamy naczyniową wrażliwą, to polecam ten lżejszą formułę z glukonolaktonem. Tutaj. Ale wiesz co, to jeszcze tutaj powiem, że ja też bardzo polubiłam się z tym ciemnozielonym. Ciemnozielonym, prebiotycznym. Z prebiotycznym, bo też mam takie wrażenie, że on działa tak wyciszająco. Pod spód nakładam ten różowy z ceramidami i na to ten ciemnozielony właśnie. To bardzo fajne połączenie. Tak? Dla mnie prebiotyczny byłby trochę za lekki, bo ja lubię właśnie ten połysk na skórze, dlatego że ja na przykład nie tworzę sebum. I teraz prawie nie tworzę sebum, może bym tak to ujęła. Ale zobacz, właśnie to jest bardzo fajne, bo siedzimy obie tutaj i każda będzie miała inne potrzeby. Tak. I właśnie czasem mam pytanie, no ale Wy cały czas tworzycie te produkty, co nowego? No przecież już mieliście ceramidę, a teraz trehalozę. No. Ale ja mówię, ale nie każdemu będzie ceramidy będą pasować, a chodzi o idealną konsystencję, bo nie można powiedzieć, nie można odebrać mojej firmie tego, że my mamy złe składy. Tutaj mamy wspaniałe składy, tylko nasi konsumenci, w ogóle konsument szuka też odpowiedniego dla siebie tekstury. Tak. I to jest fajne, że jednemu się to nie będzie podobało, ale ma już coś innego. Ale ma gwarancję dobrej jakości produktu, surowców. Tak. Ania zadała tutaj bardzo fajne pytanie. Droga Pani, czy istnieją wiarygodne badania naukowe potwierdzające skuteczność działania witaminy C w formie innej niż kwas askorbinowy? Są takie badania, że można znaleźć w internecie. Trzeba trochę więcej oczywiście poświęcić czasu, ale jest. Jeżeli chodzi o nasze formulacje witamin C i ich pochodnych, to trochę jest nawiązanie do tego, co powiedziałam wcześniej. Nie każda skóra będzie się lubiła z kwasem askorbinowym. Wiemy, że kwas askorbinowy bardzo szybko działa, ale też przy niektórych osobach będzie efekt trochę czasem pieczenia tej skóry przy wprowadzaniu chociażby kwasu askorbinowego, bądź jeżeli mają dużo stanów zapalnych, to będzie mógł zaostrzać ten trądzik u niektórych, więc kwas askorbinowy i tak nie będzie dla każdego. Mamy chociażby tą tetrę, mamy też etylową i to są formulacje, które mają badania. My staramy się w ogóle zawsze brać od dostawców surowców takie surowce, które miały badania in vivo i in vitro. To jest dla nas bardzo istotne, czyli właśnie wiemy, wtedy nam to dużo mówi o samym surowcu. A dobrze, wytłumacz, co to jest in vivo i in vitro. To są tak, jedno to jest w warunkach jakby laboratoryjnych, a drugie jest jak na żywej tkance. Czyli oczywiście to na żywej tkance nam najwięcej po prostu powie, jeżeli chodzi właśnie o tą przenikalność. A druga rzecz to jest taka, że my bardzo często chwalimy się naszymi metamorfozami, bądź nasi odbiorcy też nam wysyłają. I jakbyśmy tutaj najrzadziej właśnie mówimy o kwasie askorbinowym, bo to jest taki pewniak. Ale w naszych pielęgnacjach, na przykład przy trądziku, przy takich stanach zapalnych, bardzo często pojawia się etylowa, czyli nasza zielona witamina C. I tu jest bardzo często pokazane, jak przy stanach zapalnych nie przy dobrej pielęgnacji, naszej ustawionej pielęgnacji, nie ma później przebarwień po zmianach zapalnych na skórze. To już jest taki dowód, że ta witamina C nasza bardzo dobrze działa. Jeżeli chodzi o tetrę, czyli właśnie tą żółciutką, to co Ci się kojarzy właśnie ze słońcem, bo etylowa jest taka wodnista, żelowa, więc tutaj też można powiedzieć, że większość pewnie osób takie formulacje lubi, a tutaj jest emulsyjna bądź olejowa.
to ona właśnie jest rozpuszczalna w olejach, czyli jak już jest rozpuszczalna w olejach, to też nam mówi o dobrej przenikalności, prawda? Że się rozpuszcza w tłuszczach, więc będzie ładnie przenikała w głąb skóry. Poza tym mamy też inne substancje aktywne, które też będą przenikać bardzo ładnie z nią. Między innymi koenzym Q10, który tutaj nam się kolejny raz pojawia jako składnik antyoksydacyjny, czyli wzmacniający chociażby też witaminę C. Więc mamy też kwas felurowy, który stabilizuje też naszą witaminę C, więc składy są naprawdę przemyślane, więc tutaj bym się nie martwiła o przenikalność, tylko różnica też między kwasem askorbinowym a innymi to jest szybkość też działania, że tutaj troszkę w związku z tym, że nie ma tego efektu też roślinącego, tego niskiego pH, to troszkę trzeba dłużej poczekać. Poczekać na efekt, po prostu. Dobra, i tutaj było drugie pytanie. Jaki składnik bądź składniki ma porównywalne lub nawet bardziej skuteczne działanie, potwierdzone niezależnymi badaniami, od kwasu askorbinowego, bo tutaj ścięło, tak, no, troszeczkę. To jest takie dosyć ciężkie pytanie, bo byśmy musieli prześwietlić pewnie każdą osobę, która testuje jakiś produkt. Bo wiemy, że przecież świetne badania mamy na retinoidach chociażby, prawda? Mamy wspaniałe odnośnie peptydu miedziowego i teraz bym musiała ważyć wszystkie produkty. No tak, bo trzeba było, że tak powiem, wszystko zależy, czego potrzebujemy, tak? Czyli wiadomo, że dla osoby, która bardziej, tak jak ja w momencie tego mikronakłuwania bardzo potrzebowałam tego peptydu, tak? I okazuje się, że właściwie no, intuicyjnie złapałam, tak. A nawet nie wiedziałam, że ten peptyd miedziowy, wiesz co, nie powiedziałyśmy o jednym, o tym, od czego się zaczęło z peptydem miedziowym. Odnośnie gojeniu, że był tak. Mówiłyśmy. Tak? No, na samym początku, że on był właśnie używany do przyspieszenia gojenia ran. Ale ceramidy, te, które też jakoś intuicyjnie użyłaś, te akurat, których użyłaś, to też świetnie się spędzają przy pomedycynie po prostu estetycznej. Więc tutaj dokonałeś po prostu dwóch dobrych, bardzo dobrych wyborów. Ja, która tak naprawdę nie czyta składów. W tym momencie, no, dokładnie, byś nie nakładała kwasu askorbinowego, bo prawdopodobnie by Cię bardzo szczypał i mógłby po prostu podrażnić tę skórę. Retinoidów także, bo jest uszkodzona skóra, też by prawdopodobnie... No to oczywiście, więc tak. Pewnie wszystko zależy na jakim etapie życia jesteśmy i pamiętajmy, że dana substancja też na daną jednostkę może bardziej działać. To jest tak jak trochę z lekami. Są osoby, które świetnie na nie działa dana substancja aktywna w leku, a jest, która jest jakby odporna na to. I trochę tak jest z kosmetykami, że my musimy znaleźć kosmetyk, który na nas najlepiej będzie działał. Dokładnie tak. Dobrze, mamy tutaj kolejne pytanie od Ani. Jakie kosmetyki mogą pomóc przy łuszczycy, oczywiście, jeżeli chodzi o twarz? I tutaj powiem tak, powiedz, czy się z tym zgodzisz. Ja myślę, że przy jakichkolwiek stanach chorobowych powinien wypowiedzieć się lekarz. Wiecie o tym, że ja zawsze to podkreślam i przy medycynie estetycznej, przy czymkolwiek, tak? W momencie, kiedy mamy jakąkolwiek chorobę, czyli na przykład aktywny trądzik, który jest jednostką chorobową, jeżeli mamy właśnie chociażby łuszczycę, tak? To w tym momencie na pewno stosujesz jakieś leki też. To lekarz będzie wiedział, jakie substancje aktywne możesz połączyć ze swoimi lekami. I tutaj wchodzenie w takie szczegóły, to wiecie, wszystko zależy, na jaki problem byś chciała zadziałać. Czy właśnie na tą łuszczącą się w danym momencie skórę na skórek, czy żeby to nawilżyć, czy jest może w tym momencie wyciszone. Czy teraz jest to jest wyciszone. Ja myślę, że tutaj jakby jest po pierwsze za mało danych, a po drugie my jesteśmy za mało, mamy wiedzę medyczną, żeby na to pytanie odpowiedzieć. Czy zgodzisz się z tym? Tak, zgodzę się. Pamiętajcie, że no, filmy na YouTubie tak, są po to, żeby w jakikolwiek sposób pomóc, jakoś tam pomóc, ale na pewno nie zaszkodzić. A przy jakichkolwiek stanach chorobowych bardzo łatwo jest, wiecie, gdzieś przestrzelić. Ponieważ tutaj jest, mówię, mało danych, jest jednostka chorobowa, to Kotek, no sorry, przepraszam, że nie odpowiemy na to pytanie, ale naprawdę nie chciałybyśmy Ci zaszkodzić. Dobrze, dalej tutaj Beacia pyta o pielęgnację skóry ze zmarszczkami głębokimi. No przede wszystkim no, nie dopuścić do zmarszczek głębokich poprzez stosowanie chociażby filtrów SPF. A jeżeli już są zmarszczki głębokie, no to tutaj śmiem twierdzić... To będzie taka sama po prostu pielęgnacja, jak przy starzeniu się po prostu skóry. Tak.
Taka sama, ale to nie będzie tak, że brudy głębokie się zniwelują w 100%. Tak, nie istnieje taka pielęgnacja. Pamiętajcie, że pielęgnacja to jest tylko pielęgnacja, zmarszczki głębokie, żeby je wypchnąć, to potrzeba ingerencji od środka przez, nie wiem, igłę bądź też skalpel. No, taka jest prawda. No, tutaj myślę, że... No może nie takiej odpowiedzi oczekiwałaś, ale tutaj nikt, wiecie, ściemniał nie będzie, że nie wiem, mamy krem, pstryk, tutaj zmarszczki głębokie, wszystko naciągnięte. Oczywiście napręży się, będzie jakość skóry zmieniona, tak, ale nie, ale możemy dać gwarancji, że zmarszczki głębokie wypchną się. Jakby tak było dobrze, ale mam nadzieję, że tak po prostu będzie za jakiś czas, to chirurgia by nie była w ogóle potrzebna. W ogóle. Dobra, jedziemy dalej. Kolejne pytanie, tym razem od Izy. Mam pytanie, kosmetyki tutaj tam powyżej 40 i jakie kosmetyki pod oczy i rutyna, cała pielęgnacja ciała i twarzy na rozszerzone pory. Dziękuję. Na rozszerzone pory to pierwsze, co mi się kojarzy, to właśnie retinol, retinal plus mikronakłuwanie. To chyba są takie najbardziej skuteczne połączenie, nie? Tak, jak najbardziej. Mikronakłuwanie też jest bardzo fajne, ale ja o tym dzisiaj, prawda, nie będę mówić. Nie. To mi się tylko, tak, wiecie, tak pierwsze co... Tylko a propos retinol, retinal, to teraz Pani Izo, Pani musi odpowiedzieć sobie, który byłby składnik dla Pani najlepszy. Jeżeli ma Pani grubszą, bardziej odporną skórę, mniej wrażliwą, to wchodzi retinol. Jeżeli ma Pani naczyniową, bardziej wrażliwą skórę, to wchodzi po prostu retinal. Tak powiedziałam pokrótce, bo tutaj trzeba by było więcej pytań zadać. Oczywiście zawsze można do nas napisać, my też pomożemy z tą pielęgnacją. Tak, właśnie. Wiecie co? Jeszcze jedna rzecz. Jeżeli macie konkretne pytania dotyczące waszego konkretnego problemu, tak, to zawsze można napisać, tu gdzieś Wam zostawię adres mailowy, tak, na którym można napisać. Trzeba bardzo dokładnie opisać, jaką macie skórę, jaki macie problem i co byście chciały uzyskać mniej więcej, tak? No bo wiadomo, umówmy się, nie minus 25 lat. Bardzo byśmy chciały, tak? Ale bądźmy realistkami. Natomiast, oczywiście żarcik szanujący prowadzącego, pamiętajcie, że zawsze możecie napisać do Basic Labu i zapytać się, jakie konkretne produkty byłyby przy tym problemie mojej skóry dobre. Mam skórę taką, nie wiem, naczynkową, wrażliwą, niewrażliwą, tłustą, z rozszerzonymi porami i tak dalej, i dziewczyny zawsze pomogą, tak? Więc to jest, myślę, że bardzo też ważna informacja, tak, że jakby tutaj też możecie zawsze napisać z zapytaniem o to, jaki produkt warto by było do Waszej rutyny pielęgnacyjnej po prostu gdzieś tam włożyć. Tutaj Kasia pisze, ja bym chętnie dowiedziała się, jakie produkty w rutynie pielęgnacyjnej będą najlepsze dla cery mieszanej naczyniowej i jakich składników aktywnych szukać w kosmetykach, żeby poprawić kondycję skóry z pajączkami. To tutaj chyba mówiłyśmy już o witaminie C przede wszystkim, tak, i patrzeć, co jeszcze, bo z własnego doświadczenia wiem, że przy cerze naczyniowej, bo ja taką posiadam, tam zawsze występuje coś. Tam czasami jest przesuszony naskórek, albo coś tam nam się przetłuszcza za bardzo, albo coś. Trzeba by było po pierwsze doprecyzować pytanie, jakich składników aktywnych szukać w kosmetykach, to właśnie mówię, ta witamina C, na pewno te ceramidy, które nam wyciszą, na pewno ten peptyd miedziowy, tak? Tak. Który bardzo dobrze właśnie działa na cerę naczynkową i tak właśnie ją uspokajając i dając takie dosłownie uczucie ulgi. Ale tutaj pisze, że cera mieszana naczynkowa, czyli taka właściwie jak moja. Moja też się lubi przetłuszczać, więc tutaj też ten retinol, retinal, tak? Tak, żeby mógł być. Dokładnie, no. Tutaj też by mógł się pojawić w pielęgnacji i też pamiętajmy, że retinol jakby zagęszcza tę skórę, więc pajączki po prostu staną się mniej widoczne. Witamina C, peptydy miedziowe, jak najbardziej, tak. I ceramidy. SPF, ceramidy. No. Ceramidy świetnie działają i one też będą działały po prostu przeciwstarzeniowo, bo bariera hydrolipidowa to jest też podstawa przeciwdziałania procesem starzenia się skóry. No, czyli pamiętajcie, że jakby dla każdej skóry, dla każdej z Was ceramidy i SPF-y to są najważniejsze takie podstawy. A potem zaczynamy działać, tak? Jak, nie wiem, jak mamy jakieś tam dziwne wypryski, to ja kocham niacynamid wasz. Po prostu uwielbiam ten mocniejszy. 10%. Tak,
właśnie jak... I z niacynamidem też musisz odczekać 30 minut po peptydach miedziowych. To chyba bym nie wpadła na to właśnie, żeby razem stosować, bo wiem, że ten niacynamid generalnie nie bardzo lubi towarzystwo, więc najlepiej go nałożyć samego, ewentualnie później na to nałożyć trehalozę. O, bo trehaloza jest na tyle neutralna, prawda, że tutaj można ją nawalić i na witaminę C, i na retinol, tak, można ją nawalić, można na wszystko można trehalozę nawalić. Dobrze, Marzenka teraz pyta. Mnie bardzo ciekawi, czy trwają prace nad kosmetykami dla cery suchej naczynkowej już z oznakami pierwszych zmarszczek. Słuchajcie, no prace to tutaj trwają cały czas, tak? To z całą pewnością. Nad czym? Firma na pewno nam nie powie tak, 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 wiecie co teraz, nie wiem, tak jak Marzenka pisze, cera naczynkowa, sucha, będzie ciach, ciach, za 2 miesiące będzie produkt. Tego nikt nie powie, tak, to żeby była jasność. Natomiast nad czym trwają prace, ale ja myślę, że w ogóle do cery, i tutaj proszę skoryguj, jeżeli źle myślę, dla cery suchej naczynkowej z pierwszymi oznakami zmarszczek, no to już dużo rzeczy tak, jest, już, które już możesz kupić, działać, łączyć i tak jakby wyciągnąć z całego tego naszego filmiku to, co jest Ci tak potrzebne, tak? Bo to... Czyli znowu byśmy powtórzyły to samo. Jak jest zbyt sucha, no to może byśmy w tym momencie i tak nie mogli wprowadzić retinoidów, bo byśmy musieli zadbać o to, żeby ją wyprowadzić z tej suchości, prawda? Czyli znowu by weszły nam ceramidy, żeby ją odbudować, więc przynajmniej miesiąc takiej mocnej terapii. Mogłaby być ceramidy, na przykład serum plus do tego zamknięcie właśnie kremem trehalozowym. Moglibyśmy na początku tak zrobić. Moglibyśmy pomyśleć o tych retinoidach. Jak nie, to pobawmy się z witaminą znowu C. Wróćmy do niej, bo ona cały czas jest w naszym portfolio i wtedy na przykład emulsyjną, bo tutaj cały czas mówimy o suchości skóry. Tak. Więc emulsyjna, a może właśnie Pani Marzeno, Pani jest idealną osobą na olejową formulację, że Pani by nie odczuła, że to jest faktycznie olejowa, bo jeżeli jest faktycznie taka sucha, to ona by pięknie wchłonęła do tej skóry i wtedy znowu ją zamykamy, SPF-y, bo wiadomo, chronimy taką suchą skórę, bo skóra sucha będzie bardziej skłonna do podrażnień. Do podrażnień, do przebarwień. Do przebarwień, znowu szybsze procesy starzenia się skóry. Też dziękujemy za miły komentarz, że jesteśmy super. Tak, bo tutaj jeszcze Marzenka dopisała, że znam doskonale ich produkty i rozumiem ich innowacyjność i nowoczesną technologię, tak, bo tym się właśnie oznacza, że nowoczesna technologia to jest Basic Lab. I bardzo polecam Basic Lab, robicie to super, gratulacje. Także... Więc Pani Marzenko, proszę do nas albo napisać, ale tak jak powiedzieliśmy, ceramidy z peptydami, tu już ma Pani dwa w jednym, czyli zadbanie o BHL plus peptydy, które też będą działały właśnie anti-aging, plus do tego nasz wspaniały serum nowe z peptydami miedziowymi. Znowu mamy działanie przeciwstarzeniowe, plus do tego kojenie tej skóry, regeneracja tej skóry, więc idealne są to produkty dla osób, które właśnie borykają się z problemem nadreaktywności, czy właśnie pękających naczyń. Dobrze, Agnieszka pisze, mnie interesuje pielęgnacja skóry pod oczami 45+, to już wcześniej jakby była o tym mowa, więc pozwolę sobie przejść dalej. I Sylwia, dołączam do prośby o cerę mieszaną naczynkową. To tutaj już rozmawiałyśmy na ten temat, jeżeli chodzi o cerę mieszaną naczynkową. Dobrze, jeszcze teraz tylko wybiorę najciekawsze pytania z Instagrama. Ewunia pyta, czy to prawda, że peptydów trzeba używać bez przerwy, żeby działały? W każdej prawie substancji musimy używać cały czas, żeby działała. To jest trochę taki chyba najfajniejszy przykład, to jest tak jak z siłownią. Na siłownię nie idziemy raz w roku, bo są wakacje, tylko musimy chodzić cały czas. I u nas procesy starzenia się skóry są codzienne. Codziennie atakują nas wolne rodniki, są różne zmiany pory roku, wiatry, to co już wcześniej rozmawialiśmy, kawa, alkohol, wszystko to no niestety przyspiesza proces starzenia się skóry. Więc tak, witaminy C też będziemy używać codziennie, peptydów będziemy używać, peptydów miedziowych, retinoidów, retinoidy sobie robimy przy oczywiście, czym, wiesz co, ja myślę, że to też chodzi o to, że to nie jest tak, że uzależnia się skóra i że stosujesz peptydy, przestaniesz i nagle będziesz miała buch, twoja cera poleci w dół. Nie do końca.
ona może nie mieć tego takiego bardzo napięcia w danym w momencie, kiedy przestajesz działać. Natomiast generalnie dla mnie peptydy to jest taka trochę bomba z opóźnionym zapłonem i one bardzo mocno gdzieś tam też zależy, tak jak powiedziałaś, jaki peptyd, tak? Tak, bo to w zależności jaki peptyd i są szybkie peptydy, że tak powiem, szybko działające, to jest właśnie bardzo odczuwalne w tym serum na okolicy oka, tam jest heksapeptyd 8, ale te peptydy także znajdują się w serum miedziowym i faktycznie one działają wtedy, kiedy je używamy, bo one działają konkretnie na to, że na te neuroprzekaźniki w naszej skórze. No i wiadomo, że jak nakładamy tą substancję, no to tutaj działa tu i teraz, prawda? Jak nie nakładamy, no to przestaje działać, więc wtedy powiedzmy skóra już nie jest taka napięta w momencie nakładania. Ale to nie jest tak, że się skoro uzależniła. Nie uzależniła się i to nie jest tak, że nie wiem, że wszystko nam opadnie. Nie, wróci do tego momentu, w którym po prostu była i tyle. Dokładnie. A przez ten czas, kiedy stosowałaś, i tak wydłużasz ten moment, kiedy ona jest bardzo dobrej kondycji. Które są, prawda, to i tak cały czas stymulują, prawda, skórę po prostu do produkcji kolagenu, elastyny, kwasu hialuronowego. Więc tu się nic nie zmienia. Oczywiście pewnie bardziej spektakularne efekty mamy, nie wiem, na początku swojej drogi, a i tak się starzejemy, bo pamiętajmy, że my nie zatrzymaliśmy procesu, my go wyhamowujemy, prawda? Dokładnie. Lejce tak, i prrr, dokładnie, trochę, trzymamy nie? go troszeczkę. Zresztą ja mam też taki przykład, że inaczej wygląda 40-latka, 50-latka, proszę zobaczyć, teraz, a inaczej wyglądała w wieku naszych mam, prawda? Że tutaj tak. I tu już widać, i to nie jest tylko i wyłącznie przecież medycyna estetyczna, to jest po prostu bardzo dobra, świadoma pielęgnacja. To jest to, co ja też powtarzam zawsze, że ja dzisiaj jestem wdzięczna tej marzenie, która miała lat 20 i naście, i swoje każde pieniądze, nie wiem, zarobione, odłożone, które dostałam, moje koleżanki wydawały na ciuchy, a ja od zawsze wydawałam na kosmetyki. Dla mnie nic nie było tak ważne. Ja mogłam chodzić w używanych ciuchach, naprawdę buty, torebki nigdy mnie nie jarały. Mnie zawsze jarała pielęgnacja i kosmetyka kolorowa. I to były rzeczy, na które ja non-stop wydawałam pieniądze, tak? I dzisiaj tej marzenie ześwirowanej, która wydawała swoje wszystkie oszczędności na kosmetyki, jestem bardzo wdzięczna. Bo dzięki temu jakby też ta skóra tak wygląda, tak? Oczywiście jakby tutaj jest bardzo dużo składowych, ale między innymi to, że właśnie w taki obsesyjny wręcz sposób gdzieś tam dbałam od zawsze o tą skórę. I jeszcze tutaj przynajmniej jedno pytanko. Z czym można łączyć retinol, a z czym nie i dlaczego? Retinol, tak naprawdę jak w ogóle wprowadzamy go, to nie łączymy go praktycznie z niczym. Taka jest zasada. Czyli jak wprowadzamy retinoidy, czy to jest retinol, czy retinal, zasada jest jedna. Aplikujemy najpierw przez 2 tygodnie, nam wychodzi 2 razy, żeby zobaczyć, jak w ogóle nasza skóra reaguje. Na suchą skórę? Na suchą skórę. Oczekujemy przeważnie 30-40 minut i nakładamy właśnie coś, co będzie wpływało na złagodzenie troszeczkę tej skóry, prawda? Coś, co odbuduje nam BHL. A wiesz czyli co, a są... szczerze? Wiem, powiesz mi pewnie, że ty nic. Znaczy, tak? Się nie, że ja nie czekam. Aha, ale nie, trzeba. Taka jest zasada, że czekamy. Później troszkę możemy sobie skrócić czas, ale na 100% na początku trzeba. Dlatego, że po pierwsze nie wiemy też, co nas uczuli. Musimy mieć później jasne, prawda, powiedzenie, bo a tak to nie będziemy wiedzieć, prawda, jeżeli zaraz wszystko wprowadzimy na raz. Więc chcemy też zobaczyć, jak reagujemy na retinol, prawda, retinol, retinal, retinoidy. Więc wszystko przez 2 tygodnie, co wzmacnia nasz BHL, prawda, takie wszystkie substancje wzmacniające. W jednej rutynie nie wprowadzamy na przykład kwasu askorbinowego. Wtedy, jeżeli korzystamy z kwasu askorbinowego, już zbudujemy jakąś tam część, już mamy te 2 tygodnie, prawda, za sobą, to kwas askorbinowy idzie do rutyny porannej. Wiecie co, ja bym to powiedziała w ten sposób, że z retinolem nie łączymy nic, co można nas podrażnić. Po prostu. Nic. Czyli ja przy wprowadzaniu, czyli dla osoby, która totalnie nie wie, jakiej skóra zareaguje, zrezygnowałabym ze wszystkich peelingów, jakichkolwiek. O, to jest ważne, bo w ogóle a propos peelingów, to jeszcze jak w momencie, kiedy budujemy tolerancję, która u każdego może wyglądać inaczej. Jeden będzie budował miesiąc, drugi dwa, a inni ze 4 czy 5 miesięcy, bo będą jeszcze czynniki, które będą po prostu jakby wyprowadzały wprowadzanie tych retinoidów. Tak trochę powiedziałam masło maślane, ale wiemy, o co chodzi, więc dlatego nie ma tutaj takiej stricte zasady. W momencie, kiedy wprowadzamy retinoidy, nie stosujemy innych substancji
tłuszczających. Tak. Ale już później, jak mamy zbudowaną tolerancję, a o niej wtedy mówimy 4-5 dni, jak używamy bez żadnych podrażnień, bez żadnego rumienia, nie ma na naszej skórze, nie łuszczy się, to jest znak dla nas, że mamy zbudowaną tolerancję, możemy wprowadzić inne substancje tłuszczające w dni bez retinoidów. Okej, okay. A wiesz, że ja przy mojej cerze próbowałam i nie ma takiej opcji, żebym po pierwsze wprowadziła częściej retinal 007 niż 2 razy w tygodniu. Mm-hmm. I nie ma opcji, żebym wprowadziła jakikolwiek peeling. Peeling, okej. Okay. Bo to jest po prostu dla mojej skóry za dużo. Ja na moją skórę mówię wścieklizna, bo przecież ona ciągle ma jakieś ale do mnie. Więc jak ja chcę ją przystymulować, a nie przestymulować, tylko przystymulować retinalem, to po prostu daje jej odpocząć od wszystkiego innego i po prostu wchodzi tylko ten retinal. Koniec, kropka, jeżeli chodzi o te substancje z czynnikiem ala drażniącym, tak? Czyli na pewno nie będzie tutaj kwasu askorbylowego, nie będzie, czyli witaminy C tej, wiecie, tej, nazwijmy to kwasowej, tak, kwaśnej witaminy C i tak dalej, ale każdy z nas jest inny. Na przykład jedna z moich koleżanek, ona może nałożyć sobie mocny retinol, może go nakładać prawie że codziennie, na przemian, że tak powiem, zrobieniem peelingów i jej skóra wszystko znosi, wygląda przepięknie i tak dalej, i tak dalej. Ja. I zapyta się zaraz jeszcze, czy jest coś mocniejszego, bo są właśnie takie skóry, ale powiedzmy szczerze, że musimy zawsze patrzeć na naszą skórę, na swoją, nie na swojej koleżanki. Każda z nas jest inna, to jest bardzo istotne, nie wrzucajmy siebie do jednego worka, bo naprawdę nasze skóry mogą różnie reagować i są też czynniki, które mogą powodować, że ta skóra dzisiaj tak zareagowała, a nigdy tak nie reagowała. Więc bądźmy po prostu dobrymi obserwatorami. Sorry za te atrakcje dźwiękowe, ale właśnie przyszedł tutaj psiutek i sobie podgryza piłeczkę nagrania, nazywa. On by chciał, żebym porzucać teraz. Pokażesz się ciotkom? Tak, tak, jaki jestem piękny, śliczny, tutaj jestem. Tak, a pokaż. Farbuje włosy, jest taka plonka. Pokaż szyjka, pokaż szyjka. Dobra, masz. Dziękuję. Tak, piękny pies, tak. Piękny. Masz piłeczkę, tak, twoja piłeczka. Następnym razem, jak będę miała przyjechać, przyjeżdżam z Mikusiem. Ja z kotem. I wpraszam się po prostu. O nie, Mikus i kot to nie jest dobre połączenie. Bez kota. szybka piłka to była. Tutaj jeszcze Ewcia pytała, czy stosowanie tego serum miejscowo stricte na zmarszczki ma sens. To też rozmawiałyśmy a propos, żeby miedziowe stosować. Miedziowe, tak. Nie, nie ma to sensu, bo przecież my nie chcemy tylko stymulować skóry tam, gdzie mamy zmarszczki, tylko nam, pamiętajmy, kolagenu będzie brakowało na całej skórze, a nie tylko, prawda, tam, gdzie się pojawiły akurat nam zmarszczki. A jak nie stymulujemy chociażby skóry tutaj na policzkach, no to nam będzie się robiły bruzdy wargowo-nosowe. Więc nie, stymulujemy całą skórę, bo to jest cała machina, która nam intensywnie pracuje i może mieć wpływ na każdą inną część tutaj twarzy, więc nie. I ja tutaj będę się, że tak powiem, mocno zapierała rękoma i nogami, że nasza twarz kończy się na cyckach. I tym optymistycznym akcentem myślę, że dzisiaj zakończymy. Milenka, ja Ci przepięknie dziękuję. Ja w ogóle tutaj dziewczynom dziękuję za to, że mogłam przyjechać do tak pięknego miejsca, że mogłyśmy się tutaj zapoznać osobiście. To jest przemiłe i przesympatyczne. No i że mogłam się też tylu rzeczy dowiedzieć i teraz niech mi ktoś powie, jak ten materiał mam zmontować i co ja mam wyciąć z niego, żeby było krócej, bo ja myślę, że my nagrań to mamy na 3 godziny. Ja z tego nie zrobię godziny. Ciąg dalszy nastąpi, zrobimy. I to jest dobra myśl. Buziaki, dziękuję Wam, także. Że byliście, że dotrwaliście do końca. Błagam Was, jeżeli dotrwaliście do samego końca i tutaj jesteście w tej ostatniej minucie tego filmiku, zostawcie w komentarzu cokolwiek, w sensie jakikolwiek komentarz z czymś różowym. Z jakąś różową emotką. Jeżeli na przykład piszecie na komputerze, to, że tak powiem, w nawiasie dopiszcie róż, słowo róż, różowy, różowo, cokolwiek bądź. I tak sobie myślę, uwaga, tego nie uzgadniałam. Szkoda, że to nie idzie na żywo, bo teraz mogą mi kazać wyciąć, nie? Ale, słuchajcie, wśród tych osób, które tutaj zostawią nam komentarze, z czymś różowym,
wybierzemy jedną osobę, która dostanie prezent. Prezent, niespodziankę, bo ta osoba zostanie dopytana o to, jaką ma cerę, jakie ma potrzeby i dostanie jakiś prezent. Zgadza. Czy może być, tak? Może być. Dobrze. Basic Lab się zgodził. Mam to nagrane. Ja chętnie dobiorę dla tej osoby. Dobrze. O, widzicie, no więc słuchajcie, to tak na dowód, że ja zawsze coś muszę uszyć. Czyli do Ciebie musi się ta osoba odezwać, podać na adres mailowy. Nie, to że tak powiem, my wybierzemy jedną osobę, wszystko będzie w opisie na dole, co trzeba zrobić, jak trzeba zrobić i różowe coś zostawić przede wszystkim. Buziaczki. Do następnego. Dziękuję. Mua.